Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Subnautica, Subnautica, ktoś pisze w komentarzach, żebym tak czytał, bo jak nie, to będę zły, a ja będę czytał, jak będę chciał. No, dużo osób też pisało, że zostawiłem jakieś tam szczątki i że muszę tam koniecznie wrócić, bo jak nie, to mi przepadną rzeczy i w ogóle, ale ja sobie myślę, że potrzebuję przede wszystkim jakiś, kurde, kufer zbudować, bo normalnie nie mam kufera i patrzcie, i tutaj już się miejsce kończy. No niby nie jest tak źle, ale dobrze też nie jest. O, już jest przepełniony. Więc czy mogę tutaj ogarnąć... Tu jest fabrykator, czemu ja ten się gubię? Czy mogę tu ogarnąć coś takiego jak jakąś skrzynkę? W maszynach to jest? Wodoszczelna szafka. O! O! Ale szybko poszło! Ojejku jej! Czy to będzie pływać gdzieś? Halo, wodoszczelna szafka. Brak miejsca w ekwipunku. A. No dobrze. Nie mogę tego wyrzucić, będąc w środku. No dobra, wyrzucę parę rzeczy i tyle, no. Albo mogę je przerobić. Dobra, spróbuję tutaj wyrzucić. Może je jeszcze podniosę, nie? Prawda? Może je podniosę, jak wyjdę za chwilkę. Może się uda. Wodoszczelna szafko. Czy to nie jest taka szafka, co się stawia raczej tak, wiecie? Przypisz do paska szybkiego wyboru. Dobrze. Mogę ją tu postawić? Open lewy przycisk. No, widzicie? W miarę to jakoś działa. Trochę to dziwne wszystko, ale działa. Bo to jest chyba taka szafka, co ma pływać po... Kurde! Co ma pływać po wodzie raczej, a nie być w środku. Tak mi się wydaje, wiecie? Że ja tu powinienem to raczej tak sobie, wiecie, rzucić na rzekę, żeby sobie płynęło. Dziwnie to się ten... Dziwnie się to nosi teraz. A, tego i tak nie schowam. Dobrze. Czy ja gdzieś skuter... A, mam skuter. Dobra. Skuter na jedynkę, go, wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Możemy płynąć. A, wodę potrzebuję. Woda! Płyniemy, potrzebuję rybki. Halo, rybki. Cześć, rybeńka. Pyk. O, nie złapają cię. No, jestem szybkim pływakiem teraz, bo mam płetwy. Później popłyniemy do tego, do tego kapsuła pierwszego. Dużo osób pisało, że... Uwaga, ta kapsuła, co ja ją znalazłem, ale jej nie znalazłem, bo jej nie było, to tak naprawdę się nie wyrenderowała i ona tam powinna być. Więc może tak być, że teraz jak gram po tych paru dniach, to może się wyrenderuje tym razem, bo wiecie, gra się zrestartowała, bla bla bla. Może tak być, więc ja tam popłynę drugi raz, po pierwsze, żeby zebrać te rzeczy, co ich nie zebrałem. Bo ja potrzebuję innej ryby do tego? Czemu tak krzywo stoję, o co chodzi? Czy mi się poprzekrzywiała mi się ten... Moja stacyjka, czy o co chodzi? Dobra, usmażę tego gnoja. Potrzebuję pęcherzówki. Czemu nie z każdej ryby mogę robić żarcie? Myślałem, że z każdej będę mógł. To by się spodziewał. Dobra, głupę pęcherzówka. Oj, ciemno się robi. Niedobrze, nie lubię, jak jest ciemno. Ba-ba-ba-ra-ra. Gdzie są pęcherzówki? Halo? Halo? Ryba z okiem. O, jest ryba z okiem. Siu, mam. Nie, opłaszczka to jest. No to dupa. Dupa, że tak powiem. Dobra, a te oczy płaszczki mogę zrobić? O, ryby z okiem! Halo, to wy! Czy to nie są pęcherzówki czasem? Łypacz. Tu jest pęcherzówka, no! Wow! Te lagi! O w mordę, co się dzieje? No to tak się dzieje czasami w tej grze, niestety. Człowiek się denerwuje, a niepotrzebnie. Po prostu chyba jak jest, znaczy jak wczytuje się cały świat, to chyba za każdym razem jak sobie włączę grę, to on się musi wczytać, wiecie? Tak mi się wydaje. Coś tak czuję. Czemu tu jest tak krzywo? Od kiedy tu jest tak krzywo? Czy tu zawsze było tak krzywo? A nie zwróciłem uwagi? Może było, ale nie było raczej. Nie przypominam sobie, że tak krzywo tutaj musiał stać. Dobra. Mamy jedzenie i picie. Go. Tych ryb naławiłem tyle, że ohohoho. Te smażone muszę zjeść. Gdzie są te smażone? A bumerangi usmażyłem, no spoko. Można bumerangi smażyć też. Dobra, wyciągam moją pływałkę i płyniemy tam.
do tego bliższego oczywiście. Z bateriami jest tak, mówiliście, że mogę je ładować, jak będę miał ładowarkę. A jak nie ma ładowarki, to mogę robić nowe baterie. No i spoko, i luz. Tak będziemy może kiedyś robić. Na razie płyniemy sobie. Płyniemy sprawdzić to miejsce z kapsuły jeszcze raz. Na pewno trzeba zeskanować rzeczy i na pewno trzeba sprawdzić, czy czasem kapsuła się nie pojawi z powrotem. Mam nadzieję, że mi nic nie zażre w nocy. Chyba nie powinno, jestem na głębokości 5 metrów, to wiecie. Chyba luz jest, nie? Dużo rybek się odzywa, jakichś potworów morskich. Nie zezre mnie nic? O. Wszystko wskazuje na to, że ta kapsuła się nie wczyta w ogóle nigdy. Wcale, a nic. Więc po prostu muszę się rozejrzeć za tymi częściami i tyle. Szkoda. Szkoda, że ona się nie wczytuje. Liczyłem na to, że ona się jednak wczyta. To było chyba gdzieś w stronę tego... O kurde. Tego całego krateru. Gdzieś tutaj były te resztki statku, nie? Mi się kojarzy. Może mi się dobrze kojarzy, może nie. Ale zapierdziela. O, są mało tlenu. O, tam są. Dobrze. Dobrze skojarzyłem. Dobrze skojarzyłem mniej więcej. Dobre. I tam duże kawałki powinny być jeszcze jakieś do zeskanowania. Niby. O, tu jest jakiś kawałek. O, jest. I się pojawił ten skaner, tak pisaliście. Ale to jest złom. To jeszcze nie jest to do skanowania. Może to? Tu są drzwi. Wow! 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 Ale faza! Uszkodzone! Użyj narzędzia naprawczego. Oczywiście, że użyję. Patrzcie, jaka faska. Muszę więcej tlenu sobie załatwić. O kurde. Normalnie się włamałem do tej łodzi. I tam zaraz coś znajdę pewnie. Fajnego. Kto by się spodziewał? Ja się nie spodziewałem, że tam można wejść. To ten. Tak tylko mówię. Tak tylko mówię, że się nie spodziewałem. Nie ma opcji nawet. Że tam wejdę. Tak sobie myślałem. A tu się da. Proszę bardzo. Czy to mogę też otworzyć? Nie. Ale to mogę na pewno. Na pewno. Po to otworzyłem. Dobra. Coś tu do skanowania jest. Po co ja tu wlazłem? Przepraszam bardzo. Tu pewnie laser cutter trzeba przeciąć to. Pewnie tak. Tak poza tym to tu nic ciekawego chyba nie ma. No, nie wygląda, żeby miało coś być. A tu? Halo. Porzucone PDA. Aha. Okej. Okay. No spoko. Chcę zeskanować. Biurko? O, biurko mogę zeskanować. To luz. Pyk. No i fajnie. To nie mogę? Zamknij drzwi. Aha. Dobra, płynę po tlen. I szukamy dalej. Mam nadzieję, że nie zniknęły te kawałki, co ich nie skanowałem. Ale chyba nie powinny, nie? Napisaliście, że znikają te, co je zeskanowałem. A nie te, co nie zeskanowałem. Tak, to ile dobrze to przeczytałem. Ehe. Halo? Coś jeszcze tutaj mamy? No, o, złom. Yeah! Go, pyk! Patrzcie! Porozrzucane szczątki. Aha. To rzeczywiście super analiza. Przeanalizowałem, że to są porozrzucane szczątki. Kto by się spodziewał? Spektakularne odkrycie! Wow! Potrzebowałem skanera, żeby na to wpaść. Nie no, poważnie. Zabieram to. Ej, chyba nie ma więcej resztek, wiecie? Chyba lipa. Chyba jednak lipa. Chyba jednak to źle przeczytałem i to jest tak, że jak wcześniej nie odkryłem, to teraz też nie odkryję. Może tak być. Może tak być. Szkoda, że się ta kapsuła nie pojawiła. Jak się ona nie pojawiła, zawsze mogę iść do innej kapsuły, nie? Tam jeszcze mam jeden plan. Ten skaner mi się już nie pojawia. To już było, to już było. To już było, to już było. Chyba zeskanowałem wszystko, co miałem tutaj do zeskanowania, bo skaner się nie odzywa już. Nie pojawia się ten taki ten... brzdyczek. Pyrpyczek. Trzeba by na pewno tam w środku w ogóle jeszcze jest coś do otwarcia, bo może to jest wyjście w tamtą stronę. Jakby dwie opcje były do otwarcia. No, to jest wyjście w tą stronę po prostu. Aha, czyli może to się da rozciąć, a może nie. Pod spodem już nic nie ma? Nie ma nic. No dobrze. No dobrze. Znakiem tego dzisiaj trzeba popłynąć do drugiej kapsuły. Ona jest 99 metrów ode mnie. To nie jest daleko.
Chyba o to chodzi. A nie, to jest ta kapsuła, co była tutaj właśnie. Nieważne. Nieważne, ta druga kapsuła jest tam 670 metrów dalej. A ta się nie pojawiła. Wielka szkoda. O, tu coś jest. Dobra, czy to się da skanować? Nie, to tylko złom. A to? Tylko złom. A to? Tylko brak miejsca w ekwipunku. Aha. To jak nie mam miejsca w ekwipunku, to i tak chyba muszę popłynąć do domu, wiecie? Najpierw. Brak miejsca w ekwipunku. No dobra, płyniemy do domu. Chociaż nie będę miał nawet gdzie tego zostawić, ale poprzerabiam chociaż na tytan ten złom, bo złom chyba więcej miejsca zajmuje. No, zdecydowanie. Więc przerobię złom na tytan i później będę sobie śmigał i latał do drugiego miejsca. Tak zrobię. Tak zrobię. Kurde, więc wychodzi na to chyba oficjalnie możemy stwierdzić, że za pierwszym razem tak mocno schrzaniłem, że teraz muszę znaleźć inną kapsułę, żeby się nauczyć robić łódź podwodną. Troszeczkę smutek, ale tak nie do końca. Nie ma lipy, trochę dłużej to potrwa. Ale przynajmniej będziemy mieli co robić. Będziemy mieli co robić. Alarm tlenowy. Nic się nie dzieje, spoko. Dobra. Jestem na miejscu. Dzień dobry. Okej. Tytan. Fajnie. Tytan. Z jednego złomu cztery tytany, to jest spoko. To akurat jest całkiem spoko. Dobra. No i fajnie. I będę potrzebował to. Przenośna konsola pojazdu. O, telefon do mnie dzwoni akurat teraz. Akurat teraz. Sztabka tytanu w ogóle. Wow. Moment, a czy tą sztabkę gdzieś tutaj mam? Sztabka tytanu. To go sztabka. Lepiej mieć sztabki niż sam tytan, nie? Nie wygląda jak ta sztabka. Wygląda trochę inaczej. No dobra. Potrzebuję olej maszynowy, ogniwo energetyczne. Ogniwo energetyczne. To będzie trudne do zrobienia. Dwie baterie i guma silikonowa. No nie jest tak źle. Dobra, ale na razie tego nie robimy. Na razie sobie popłyniemy jeszcze sprawdzić tą drugą kapsułę. To mnie bardzo interesuje, co tam się dzieje. To jest tamta. 600 metrów. Go. A, wody się napiję. Nie ma wody? Znowu nie ma wody, ale mogę zrobić, bo mam łypacza. Nie, łypacz to nie ten chyba jest. No, na pewno to nie ten. Na pewno nie jest ten ryb, którego potrzebuję. Halo, ryby! Te takie płaszczki, jakieś tam nadymacze, skurczybyki. Halo, nadymacze! O, jest. Dzięki. Pęcherzówka oczywiście. To jest pęcherzówka, no nie jest nadymacz. Blisko byłem. Bardzo byłem blisko. Jeżeli chodzi o nazewnictwo tych ryb, to naprawdę byłem blisko. Woda, go. No, ojej! Pyc. Dobra. Pijemy wodę. I ruszamy na przygodę. Hehehe. A, tylko jedną wodę to tak za mało trochę. Wychodzi na to. Ale dobra, przeżyjemy. Przeżyjemy. Miejsca tam trochę mam, nie? Chociaż to mogę wywalić. Ja tutaj będę potrzebował, to tam popłynę. Olać to, nie? Olać. Czy ja dobrze płynę? No, na pewno dobrze płynę, tak? 40. A tamta druga zniknęła mi całkiem? Nie, tam jest 587. Moment, nie, to jest chyba... Cześć. Do tej dalej miałem płynąć, nie do tej bliżej. Do tej. Do tej 600 metrów, tak. To jest dobry kierunek. No i bym się już pomylił, już na starcie. Tylko ta chyba będzie dużo głębiej, wiecie? Patrzcie, jak ona jest w dół. Tamta była na płciźnie, a ta jest na głębinach. Oj, w sumie las wodorostów, jak ja mam blisko do niego. A ja płynąłem tak daleko do lasu. No to dobrze wiedzieć, że w tą stronę też mam las wodorostów. Będę potrzebował, to sobie popłynę. I w tej części mapy ja jeszcze nigdy nie byłem. I wydaje mi się, że to jest mega, mega bardzo głęboko. Tak naprawdę mega bardzo głęboko, bo już teraz jest 300 metrów do celu. Teraz się cykam, wiecie, że tam płynąć. No, to jest tutaj. Już widać te porozbijane rzeczy. Coś się tutaj wczytuje, ale jakby nie do końca. Aha. Ach. Wygląda na to, że tu powinien być jakiś duży fragment aurory, ale go nie ma. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Trochę to smutne, bo tu na pewno powinien być duży kawałek. Na 100% powinien być. Dobra, wypływam, zaciągnę tlenu i płynę na samo dno. Jak tutaj jest strasznie głęboko. O, w mordę. Ło, ale wyskoczyłem. Jak delfin.
Szkoda, że się nie wczytało. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Dajcie znać, co tu można wskórać, żeby to się jednak wczytało, bo kurde, to już jest drugi obiekt, który mi się nie wczytał. Ta kapsuła się wczytała, to jest fajne. Mogę coś tu wejść? A, ja muszę mieć chyba laser cuttera, żeby tutaj się dostać. A, nieważne. Nieważne. Coś tutaj jest? Niestety niczego tutaj nie ma. Tak sobie przypłynąłem trochę dla lipy. Ale z drugiej strony są tutaj jakieś kawałki statku na pewno do przeskanowania. Powinny być przynajmniej. Halo, kawałki statku? 30 sekund tlenu już tylko pozostało? Tu nic nie zdążę zwiedzić. Nie, bez sensu w ogóle. Bez sensu, powiem wam. Zupełnie bez sensu jest tutaj przypływać w momencie, kiedy nie dograł się w ogóle ten kawałek. A co ja tam znajdę? Nic tam nie znajdę. W ogóle nic nie znajdę, bo nie ma w czym szukać. W ogóle się nie wczytało. Strasznie jestem zawiedziony. Bardzo się zawiodłem, niestety. To już jest drugi raz, jak się nie wczytało. Kurde. Ciekaw jestem, czy da się coś z tym zrobić. Jak da się coś z tym zrobić, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Ja chętnie skorzystam. Chętnie coś tutaj zrobię, żeby to jednak działało. Bo kurde... Tak nie może być, no. Nie może być. O, tam jakiś złom jest na dole. Chyba. A co to jest? A to są bąbelki z powietrzem. No dobra, jakbym sobie wziął takiego powietrza. Bąbom. Fioletowy koralowiec mlekowaty. O. O, nie mogłem go łyknąć. Dobra, to jest po prostu złom? Tak, to jest po prostu złom, którego nie mogę zeskanować. Dobra. I spłyniemy do domu i tyle. Płyniemy do domu, zrobimy sobie te urządzenie do robienia statków. To chyba będzie teraz najlepszy pomysł. Najlepszy pomysł po prostu. Zrobić urządzenie do robienia statków. Dobra, zabierz to. Co potrzebujemy? Potrzebujemy dwie baterie na pewno. Ruda miedzi i kwasowy grzyb. Kwasowy grzyb to spoko. Czy ja mam jeszcze miedź? Chyba nie mam. Dobra, to idziemy szukać miedzi i kwasowego grzyba. Miedź i kwasowy grzyb! To są chyba kwasowe, nie? To są kwasowe? Tak. Lewy. 4. No i miedź. Miedziu! Miedź! Kurde, tak to jest. Jak była, to nie zbierały. Teraz jest potrzebna. I muszę szukać znowu. Tu. Miedź! Halo! No niestety, za dużo miedziu tutaj nie ma. Miedź! Bym powiedział, że jest bardzo mało. O, czy to są jakieś statki Aurory? Znaczy kawałki? Wygląda. Nie, to też jest złom. Jest złom, ale większy. Wyglądał na taki, wiecie, do zeskanowania. A to zwykły złom jest. O, tutaj jest jakiś kawalątek. Będziesz mieć miedziem? O, jest miedź. To jeszcze jedna miedź. Jeszcze jedna miedź i będziemy załatwieni. To kurde. Tlen się kończy. Dobra, go pod wodę z powrotem. O, tu jest jakieś coś. Tam było jeszcze jedno, nie. Co to jest? Ołów. Bierzemy. Przyda się kiedy indziej. Na pewno. Na 100% się przyda. Takie rzeczy się przydają od czasu do czasu. Miedź. Halo. Może tutaj? Wow. O, kot mi się trwa. Halo, kocie, to nie do ciebie krzyczałem, to do miedzi. Do miedzi to było. Ta. Ruda miedzi, no i fajnie. Mam dwa miedzie i 4 grzyby. Zrobię dwie baterie. Wychodzi na to. Płynę sobie tym, będzie szybciej. Przy szukaniu to nie był potrzebny raczej. Go, dwie baterie. Bateria. Dobra, potrzebujemy piwo energetyczne. Guma silikonowa, zlepek nasion wodorostów. Dobra. Nie miałem czasem tutaj, czy to jest wszystko, co wyrzuciłem? A to w ogóle mogę zabrać? Bo powiem wam, że to się może zgnić, więc to. Czy ja to podniosłem właśnie?
Poważnie? Podniosłem cały schowek podniosłem? No bez jaj, no. Weź to wywal tu. Open storage miał być, a nie podnieś. Możemy tu coś schować? No ryby to tak nie bardzo w sumie. Tytan możemy schować. I sztabkę tytanu i ołów możemy też tam schować. Jest okej. Jest okej. Dobra, go wodorosty. Go wodorosty. I to w tą stronę. Mam cały las. Ledwie tu za krawędzią, że cały las. Oho. Nie, to nie w tą stronę, w tamtą. Gdzie jest mój skuter? A co mi zabrało? Mam nóż? Jednej jakiejś rzeczy nie mam. Skanera nie mam. No właśnie. No właśnie. Gołziarne. No to jest zielone coś. Żółte, tak naprawdę. I to kwasowe. Niedobre. Ojej, stalker. Stalker, zostaw ten złom. Dobra. Pyk. Dużo ja tego potrzebowałem? Nie wiem. Ja więcej nie zmieszczę. Dobra, go. Bateria mi pada tutaj. Będę musiał wymienić niedługo. Czy jeszcze jedną baterię muszę zrobić? O nie. Bardzo niedobrze wam podpowiem. Bardzo, bardzo niedobrze. Chyba, że ładowarkę skonstruuję kiedyś. Kiedyś. Na pewno. Nie teraz. Dobra, wychodzimy. Pyk. 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 A, najpierw muszę zrobić gumę silikonową. Dobra, prąd. Ogniwo. Cacy. Mam ogniwo. Maszyny. Olej maszynowy, sztabka na olej maszynowy. To się nie robiło czasem z tego. Właśnie, zlepek nasion wodorostów też. Dobra, to tylko teraz sztabkę sobie wezmę. Tak. Nie tu. Tutaj. Podnieś open. Open storage. Dobra. Maszyny, go. Teraz ile kosztuje taka maszyna? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ujeny, ile to się buduje. O kurczę, o kurczę. Dobra. Okej. To. A, to tak działa. Wypuść konsolę pojazdów. Wow. Wow. Chcę wejść na górę. Co ja mam z tym zrobić? Wespnij się, lewy przycisk. O. A, znowu ją podniosłem. Takie głupie. No. Użyj konsoli pojazdów. Pojazdy. Simot. Składniki nieznane. Aha, czy ja go jeszcze nie mam w ogóle odkrytego nawet. He. No to, że tak powiem, dopóki nie odkryję resztki składników do Simota, to go nie zrobię. Simot. Coś takiego. O, apteczka. W każdym razie, będzie tyle w tym materiale. Czekam na informację, co zrobić, żeby mi się teren dograł, no bo dopóki mi się nie dograją te rzeczy, które tam powinny być, a ich nie ma, no to tak trochę lipa. Troszeczkę lipa, powiem szczerze. Bardzo nawet lipa, więc dajcie znać, co mogę z tym zrobić, a w tym odcinku to będzie tyle. Pamiętajcie o łapce w górze i o komentarzu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!